Czy ty jesteś kobietą gotującą i jaki jest twój konik kulinarny? Mój konik kulinarny to na pewno zupy ostatnimi czasy. Natomiast bardzo lubię robić różnego rodzaju rolady, ciasta. Ja na przykład potrafię wieczorem, jak mam, bo ja gotuję, jak mam zły humor, więc ja potrafię ugotować 6 ciast i rozdać następnego dnia wszystkim znajomym. Natomiast ja, no ciężko jest gotować dla samej siebie, więc no bo robię sobie na tydzień jedzenie, a tydzień nie jestem w stanie cały czas tego samego jeść, ale z przyjemnością gotuję dla innych, jak przychodzą do mnie. Sprawia mi to frajdę. To nie jest jakby obowiązek, to jest frajda. Pewnie obowiązkiem może się stanie, jak będę starsza.